Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik papieski. W tej chwili przygotujemy kruche ciasto. Później upieczemy bezę orzechową. Następnie upieczemy sernik i ciasto połączymy masą kajmakową. Teraz robimy kruche ciasto. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, pół kostki masy, 3 łyżki cukru, 1 żółtko, 1 łyżka kwaśnej śmietany i łyżeczka proszku do pieczenia i szczypta soli. Ja zawsze masło sobie ścieram na tarle. Tarło obsypuję mąką i ścieram masło. Kruche ciasto po wyrobieniu wyrabiamy energicznie i dajemy do lodówki na 30 minut. Później będziemy piekli 25 minut w 170 stopniach. Składniki należy dokładnie połączyć i ciasto damy do lodówki. Dajemy śmietany, żółtko i proszek do pieczenia. I energicznie wyrabiamy kruche ciasto. Tak, składniki już mam prawie połączone. Damy do folii i do lodówki, jak wspominałam, na pół godziny. Jest to sernik bardzo efektowny, wymagający troszkę wysiłku, ponieważ trzeba ten sernik robić etapami. I tak przygotowane ciasto kruche wędruje do lodówki na 30 minut. Ciasto z lodówki wyjmujemy, rozwałkujemy i damy na blaszkę, tu mam wyłożoną papierem do pieczenia, 25 na 30 i upieczemy kruche ciasto. Matę należy sobie zawsze, może ja to sobie tu nawet zrobię, matę należy zawsze sobie, to nie będzie mi gorzej, okruszyć mąką. Ciasto przekładamy do naszej formy, wyrównamy. I będziemy piekli. Dociskamy, rozprowadzamy, jak coś jest nie. I jeszcze później możemy leciutko przewałkować wałkiem.
przygotowane ciasto dajemy do pieczenia. Tak wygląda kruche ciasto, które będziemy piekli 25 minut w 170 stopniach. Teraz zrobimy wkładkę orzechową. Mam tutaj szklankę białek. Dodam szczyptę soli, ponieważ białka się lepiej ubijają. Tutaj mam łyżkę mąki pszennej i łyżkę kaszy mannej. Jedną szklankę zmielonych orzechów i pół szklanki cukru. Białka ubijamy na puszystą masę. Już mamy ubitą. Teraz połączymy pozostałe składniki. Dodajemy mąkę, kaszę mannę i mielone orzechy. I całość dokładnie należy wymieszać. Wygląda wkładka orzechowa i teraz musimy sprawdzić kruche ciasto. Kruche ciasto już mamy upieczone, jest ono bardzo gorące, należy je wyjąć, a teraz do tej samej formy, włożymy bezę orzechową. I będziemy piekli około 25 minut w 170 stopniach. Beza orzechowa wędruje do piekarnika. Teraz zrobimy masę kajmakową. Mam tutaj 1,5 kostki masła i puszkę masy kajmakowej. Należy składniki dokładnie wymieszać na puszystą masę. Będziemy dodawali porcjami masy kajmakowej. Ucieramy na puszysty krem. Thank you.
masa kajmakowa to będzie łączyła nasz sernik z ciastem kruchym i na górę tej masy kajmakowej damy jeszcze prażony słonecznik. Jest to taki bardzo pracochłonny, ale bardzo smaczny sernik o nazwie papieski. Godny polecenia. Troszkę trzeba wysiłku, ale efekt końcowy dla gości jest fantastyczny. I nasz krem już jest utarty na puszystą masę. To już mamy przygotowane, a teraz będziemy, jak upieczemy wkładkę orzechową, to będziemy piekli sernik. Sernik należy upiec i ostudzić i zimne ciasta połączymy. Tak, tak wygląda nasza masa kajmakowa. Puszysta, smaczna masa kajmakowa. Teraz będziemy piekli ciasto. Wkładka się piecze, kruche ciasto mamy upieczone, a teraz będziemy robić sernik. Mam tutaj kilogram sera tłustego. Jeżeli mam ser półtłusty, dodaję pół kostki masła. Jeżeli tłusty, nie dodaję nic. Sernik dzisiaj zrobimy w robocie. Ser przełożymy do naszego robota. Ja wszystkie składniki daję na raz. Dodaję 1,5 szklanki cukru. 2 budynie. Pół szklanki mleka. I 5 jajek. Uruchamiamy robot i należy utrzeć na gładką masę. Masa serowa już jest utarta, a tutaj mamy upieczoną wkładkę orzechową, którą należy wyjąć, bo w tej samej formie będziemy piekli sernik. Wykładamy papierem do pieczenia. To mi będzie niepotrzebne. I masę serową przełożymy do formy. Sernik jest troszeczkę konsystencji rzadkiej, ale będzie idealny. On jest idealnie utarty. Będzie bardzo, bardzo puszysty, także nie należy się przejmować, że konsystencja sera jest taka. Wyrównujemy i sernik wędruje do piekarnika i będziemy piekli godzinę w 170 stopniach. Sernik wędruje do piekarnika. Ciasta mamy przygotowane, krem również, a teraz zrobimy prażony słonecznik. Na patelni mam 2 łyżki miodu
i 2 łyżki masła. Należy to podgrzać, lekko skarmelizować. I tutaj mam szklankę słoneczniku łuskanego i całość należy przysmażyć. Miód z masłem karmelizujemy. Będzie miał taką barwę bursztynową, to dosypiemy słonecznik i będziemy mieli do posypania na górę naszego sernika. Ja jestem smakoszem sernika papieskiego. Jest on pracochłonny, ale bardzo smaczny. Karmelizuję masło z miodem i dosypię słonecznik. I to należy przesmażyć. No już się zaczyna smażyć masło z miodem. Jak uzyskamy bursztynowy kolor, to dosypiemy słonecznik. Należy uważać, żeby tego nie przypalić, bo wtedy będzie gorzki smak i będzie niesmaczne, ale bursztynowy kolor to będzie takim odpowiednikiem, że już jest masa gotowa do dosypania słonecznika. Tak to wygląda i zaraz dosypiemy słonecznik, przesmażymy i wyłączymy. Jest taka, powiedzmy, posypka na górę naszego sernika. Tak to wygląda. Wyłączamy i zostawiamy. Oto sernik mamy upieczony, pozostawiamy do ostudzenia i później będziemy składać. Będzie to fantastyczny sernik papieski. Sernik mamy ostudzone, kruche ciasto również. I teraz będziemy łączyć sernik. Mam tutaj masę kajmakową, którą podzielę na pół i posmaruję kruche ciasto. Oj, spadło mi troszeczkę. Spieszymy. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Mamy posmarowane kruche ciasto i teraz na to kruche ciasto dajemy sernik.
dociskamy i również posmarujemy masą kajmakową. Również całą powierzchnię. Tak, mamy posmarowane. Jeszcze może tutaj troszeczkę. O. I na tą masę damy wkładkę orzechową. Oj. Troszkę mi to spadło za szybko. I na tą wkładkę leciutko posmarujemy kremem i damy prażony słonecznik. I będziemy mieli sernik papieski. Posypujemy całość prażonym słonecznikiem. Sernik papieski powędruje do lodówki na 3 godziny. Tak wygląda sernik papieski. I tak oto wygląda sernik papieski. Spróbujemy kawałeczek odkroić. Tak wygląda sernik papieski. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.